Księga Ezdrasza, rozdział ósmy. Oto przywódcy rodów według ich pochodzenia, którzy wyruszyli ze mną za panowania Artaxerxesa, króla Babilonii. Z rodu Pinchasa Gershom, z rodu Itamara Daniel, z rodu Dawida chattusz, z rodu Szekaniasza, z rodu Parosza Zachariasz, który wpisał na listę ze sobą stu pięćdziesięciu mężczyzn, z rodu Pachat Moaba, Elioenaj, syn Zerachiasza, i z nim dwustu mężczyzn. Z rodu Zattuła, Szekaniasz, syn Jahaziela, i z nim trzystu mężczyzn. Z rodu Adina, Edep, syn Jonatama, i z nim pięćdziesięciu mężczyzn. Z rodu Elama, Izajasz, syn Ataliasza, i z nim siedemdziesięciu mężczyzn. Z rodu Szefatjasza, Zebadiasz, syn Mikaela, i z nim osiemdziesięciu mężczyzn. Z rodu Joaba, Obadjasz, syn Jechiela i z nim dwustu osiemnastu mężczyzn. Z rodu Baniego, Szelomit, syn Josifiasza, i z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn. Z rodu Bebaja, Zachariasz, syn Bebaja, i z nim dwudziestu ośmiu mężczyzn. Z rodu Azgada, Johanan, syn Hakkatana, i z nim stu dziesięciu mężczyzn. Z rodu Adonikama, ostatni potomkowie, Elifelet, Jejel i Szemajasz, i z nimi sześćdziesięciu mężczyzn. Z rodu Bigwaja, Utaj, syn Zabbuda, i z nim siedemdziesięciu mężczyzn. Zgromadziłem ich nad rzeką wpadającą do Achawy. Pozostaliśmy tam trzy dni, podczas których poznałem tych ludzi i kapłanów, lecz nie znalazłem wśród nich lewitów. Posłałem więc do przywódców Eliezera, Ariela, Szemajasza, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zachariasza i Meszullama oraz do budowniczych Jojariba i Elnatana. Poleciłem im udać się do naczelnika Iddo w miejscowości Kasifia z posłaniem, jakie im przekazałem dla Iddo i jego braci mieszkających w Kasifia, a mianowicie, aby nam przysłali sługi do domu naszego Boga. Towarzyszyła nam łaskawa opieka naszego Boga, gdyż przysłali nam mądrego człowieka z rodu Machliego, syna Lewiego, syna Izraela, a mianowicie Szerebiasza, z jego synami i braćmi w liczbie osiemnastu osób. Ponadto Haszabiasza i z nim Merariego wraz z jego braćmi i synami w liczbie dwudziestu osób oraz 220 osób spośród sługi świątyni, których Dawid i dostojnicy przeznaczyli do pomocy lewitom. Oni też zostali imiennie wpisani na listę. Potem zarządziłem tam post nad rzeką Ahawą, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i uprosili u niego szczęśliwą drogę dla nas, naszych dzieci i dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, by chronili nas w drodze przed nieprzyjacielem, gdyż powiedzieliśmy królowi: opieka Boga łaskawie towarzyszy tym, którzy się do niego uciekają a Jego srogi gniew obraca się przeciw tym, którzy Go porzucają. Pościliśmy więc i prosiliśmy o to naszego Boga, a On okazał nam swoją dobroć. Następnie wybrałem spośród kapłanów dwunastu przywódców oraz szerebiasza i haszabiasza z ich dziesięcioma braćmi. Odważyłem im srebro, złoto i naczynia, czyli dary dla domu naszego Boga, ofiarowane przez króla, jego doradców, dostojników i przez wszystkich obecnych tam Izraelitów. Odważyłem im sześćset pięćdziesiąt talentów srebra i sto naczyń srebrnych, każde po dwa talenty, sto talentów złota i dwadzieścia pucharów złotych, każdy po tysiąc darejek i dwa naczynia ze szlachetnego brązu, cennego jak złoto. Poleciłem im. Wy jesteście poświęceni Panu i naczynia są poświęcone, a srebro i złoto są dobrowolnie ofiarowane Panu, Bogu waszych przodków. Strzeżcie więc ich troskliwie, dopóki ich nie odważycie i nie przekażecie przywódcom kapłanów i Lewitów oraz przywódcom rodów Izraela w Jerozolimie w pomieszczeniach domu Pana. Wówczas kapłani i Lewici zabrali odważone srebro, złoto i naczynia, aby zanieść je do Jerozolimy, do domu naszego Boga. W dwunastym dniu pierwszego miesiąca wyruszyliśmy z obozowiska nad rzeką Achawą, rozpoczynając podróż do Jerozolimy. Towarzyszyła nam opieka naszego Boga i chroniła nas w drodze przed napaściami wrogów i zbójców. Gdy przybyliśmy do Jerozolimy, odpoczywaliśmy tam przez trzy dni. Czwartego dnia odważyliśmy srebro, złoto i naczynia dla domu naszego Boga i przekazaliśmy je kapłanowi Meremotowi synowi Uriasza i Elaazarowi, synowi Pinchasa, w obecności lewitów Jozabada, syna Jozułego, i Noadiasza, syna Binnuja. Przekazaliśmy wszystko według liczby i wagi, zapisując równocześnie wagę każdego przedmiotu. Wracający repatrianci złożyli Bogu Izraela następujące ofiary całopalne. Dwanaście cielców za całego Izraela, 96 baranów, 77 jagniąt i 12 kozów jako ofiarę przebłagalną za grzechy. Wszystko jako całopalenie dla Pana. Wręczyli także namiestnikom króla i zarządcom prowincji Transeufratei rozporządzenie królewskie, aby wspomagali lud i otaczali szacunkiem Dom Boży. Mamy, kochani, powrót, mamy spis yy, znowu ludzi, którzy tam wędrowali, oni mają jakąś naprawdę taką manię tego spisywania tych wszystkich ludzi. Wiem, że trochę to pewnie męczące. Ale jest to jeden szczegół, myślę, z którego warto się uczyć, w sensie przez antyprzykład, tak zwany. Zobaczcie, oni yy, zaczęli pościć i prosić Pana Boga o pomoc, i tam jest napisane, że trochę tak było, dlatego że ten ich dowódca, przywódca, yy, bał się, wstydził się poprosić o eskortę, nie? A wstydził się dlatego, że wcześniej powiedział temu królowi, no, że pan się zaopiekuje, nie? Co to znaczy? To znaczy, że on używał tych słów, że no, wierzę w to, że pan Bóg się będzie nami opiekował, nie wierząc w nie tak naprawdę. I dlatego bał się potem poprosić, no bo przecież tutaj się pokazywał jako taki mocno wierzący, a teraz byłoby mu głupio prosić króla o pomoc, nie? I dlatego potem zaczęli pościć, zaczęli jakby błagać Boga, żeby jednak się nimi zajął, nie? Kani, czasem my, tak, my też mówimy takie słowa, że wierzymy, że ufamy i tak dalej, ale nie stoi za tym prawda naszego serca, nie? nie stoi za tym prawda tego, co myślimy, tak, tak naprawdę, tak gdzieś tam w głębi. Kani, nie udawajmy przed ludźmi, że jesteśmy bardziej wierzący, niż jesteśmy. Jak mamy gdzieś trudności, wątpliwości, umiejmy to powiedzieć. Yy... Warto, kochani, stać w takiej prawdzie, jakby wszelka taka duchowa, religijna, jakaś taka obuda, takie udawanie, taka hipokryzja, one do nikąd nie prowadzą. Oni oczywiście na szczęście tutaj jakby do Pana Boga się zwrócili, właśnie, chociażby ten post miał być takim, takim narzędziem, które im pomoże naprawdę jakby z Panem Bogiem być. Nie to, żeby Pan Bóg tego potrzebował, tylko to bardziej ich sercom było potrzebne. Ale właśnie, nie róbmy, kochani, takiej, no takiej wydmuszki religijnej w naszym życiu. Bądźmy prawdziwi.